Hej, jedną z największych tajemnic powstania smoków jest mistrz Lorda Rasa. Nie znamy jego tożsamości, nie wiemy kim jest, skąd pochodzi, ani dlaczego Ras się go słucha. Ale drugi sezon co nieco już na jego temat ujawnia i jedną z ciekawszych teorii jest ta, że mistrzem Rasa jest smok źródła. Sprawdźmy, czy ma to sens. Zapraszam. Jedna rzecz odnośnie mistrza Rasa jest pewna. Nie jest on człowiekiem, ani nawet czymś, co stąpa normalnie po ziemi, jak większość istot w tym świecie. Mistrz Lorda Rasa jest czymś, co posiada nadprzyrodzone zdolności, bo za każdym razem, kiedy z nim rozmawia, Ras jest przenoszony do dziwnej, ciemnej próżni, w której od tego mistrza bije złote światło. Ras poznał go w dzieciństwie, kiedy zagubił się w lesie i prawdopodobnie został przez niego uratowany. To może być powodem, dla którego nadal mu służy. Ma po prostu do spłacenia pewien dług. Ale przejdźmy już teraz do teorii, jakoby mistrz Rasa miał być jednym z siedmiu smoków źródła. Na pewno pierwszym argumentem, który popierałby tę teorię, jest fakt, że porozumiewa się on z Rasem w bardzo podobny sposób, jak inne smoki źródła porozumiewają się z Lloydem. Poprzez wizję i przenoszenie się do dziwnej, wręcz kosmicznej przestrzeni. Co prawda mistrz Rasa nie mówi ludzkim językiem, tak jak pozostałe smoki źródła, ale myślę, że to wcale nie wyklucza tej teorii. Dodatkowo, kiedy Lloyd rozmawiał ze smokami źródła, po raz pierwszy mogliśmy zauważyć, że dwóch z nich w ogóle się nie odzywało, a jeden nawoływał do zmiany dotychczasowego sposobu postępowania. Do tej pory bowiem smoki nie wtrącały się w ogóle do świata ludzi, mimo tego, że najprawdopodobniej mają zdolność widzenia przyszłości. Ale jeden ze smoków nalegał, aby pomóc Lloydowi. Okej, to się wydaje sprzeczne, bo po co mistrz Rasa miałby pomagać ninja, ale sam fakt, że smok ten nakłaniał innych do wtrącania się w życie ludzi i ich los, wygląda odrobinę podejrzanie. Gdzieś w waszych komentarzach widziałem też, jak ktoś napisał o tym, że właśnie bunt któregoś smoka źródła mógł doprowadzić do fuzji. Tak więc teoria, że jeden ze smoków jest zły i zdradza resztę poprzez układy z Lordem Rasem, wydaje się być serio ciekawa i mocna, ale są też pewne elementy, które z tą teorią się kłócą. Przykładowo, skoro Ras do otworzenia dorzucenia potrzebował smoczej energii, to dlaczego tak bardzo zależało mu, aby Jordana zabrała ze sobą tę wyniesioną z Imperium? Przecież gdyby jego mistrzem był smok źródła, to sam mógłby ofiarować mu tę energię. Kolejna sprawa, wszystkie smoki źródła uczestniczyły w rozmowie z Lloydem, więc dlaczego ten zły nie ostrzegł Rasa, że ninja zamierzają nauczyć się techniki wstającego smoka? To właśnie ta technika spowodowała częściową klęskę planu Rasa. No po przemyśleniu tego wszystkiego sam nie wiem, czy wierzyć tej teorii, czy nie. Czy faktycznie smok źródła mógłby okazać się mistrzem Rasa. Trzeba spojrzeć na to z jeszcze jednej strony. Skoro są smoki źródła, to czy dla równowagi nie powinni istnieć jeszcze oni źródła? I wtedy jeden z nich mógłby być mistrzem Rasa? Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach, bo jestem mega ciekaw, jakie wy macie spostrzeżenia, jeśli chodzi o ten temat. To już wszystko na dziś. Zachęcam was do zostawienia swojej opinii w komentarzu i dziękuję serdecznie za uwagę. Do zobaczenia.